Kochani, chcę wam powiedzieć coś przewrotnego. Dlatego do góry nogami. Dlatego on jest do góry nogami, ponieważ ma wam do przekazania coś zupełnie nieprawdopodobnego. Zazdrość to nie jest nadmiar. Zazdrość to jest brak. Nie da się usunąć zazdrości, tak samo jak się nie da usunąć braku paliwa w samochodzie. Jak się zapala czerwona lampka, to ona informuje, że jest mało paliwa w zbiorniku, że należy zatankować. I podobnie jest z zazdrością. Zazdrość jest czerwoną lampką, że z tobą dzieje się coś niedobrego. Zazdrość to nie jest nadmiar negatywnych emocji, to jest brak pozytywnych emocji. Zazdrość to jest sytuacja, w której brak ci zaufania do siebie. Zazdrość to jest sytuacja, w której nie odczuwasz wystarczająco poczucia wartości, własnego poczucia wartości. Zazdrość to jest stan, w którym chcesz odebrać drugiej osobie coś, czego sam nie masz. Chcesz jej odebrać dobry humor. Chcesz jej odebrać radość, zazdrość. Nie istnieje jako przyczyna choroby. Zazdrość jest efektem tego, że twoja miłość ogranicza się do walki o twoją własność. Zazdrość potrafi być zabójcza, tak jak zabójczy potrafi być brak paliwa w zbiorniku, szczególnie jeżeli jesteś samolotem, który leci na wysokości 10 tysięcy metrów. Jak ci zabraknie w tym momencie paliwa, to się rozbijesz. To znaczy, że za pół godziny się rozbijesz i nie ma innego wyjścia. Chyba że znajdziesz lotnisko. I dlatego informuję cię. Zadbaj o to, żeby twój zbiornik z emocjami, nazwij to duszą, sercem, zadbaj o to, żebyś miał pod dostatkiem pozytywnych emocji w stosunku do siebie, żebyś kochał siebie, a wtedy życzę ci wysokich lotów.